Witajcie, drogie dziewiarki. Tym razem chciałabym Wam taką krótką historię opowiedzieć, dlaczego ten wzór i dlaczego z tej włóczki i gdzie go znalazłam. Głównym tematem dzisiejszego spotkania jest wzór, który wzbudził zainteresowanie na naszym spotkaniu na żywo i to też u mnie wzbudziło poszukanie go może troszkę w innej wersji, na mniej oczek. Znalazłam. Tutaj przypomnę, o co chodziło. Chodzi o gazetkę Deneter, najświeższy numer, to jest numer 64. I ten kardigan z tym wzorkiem. Jedna z pań poprosiła, bym nauczyła Was robić ten wzór. Lubię wzory, które układają się w fale lub w zygzaki. Ten wzorek dokładnie z tej gazetki jest na więcej oczek, a ja znalazłam w mojej skarbnicy wiedzy wszelakiej, czyli tutaj w tej gazetce, w tej książce, w tej grubej księdze, znalazłam wzór, który tutaj na 12 oczek. I to jest właśnie on. Tylko jest mniejszy, czyli pozwoli nam na taką delikatność we wzorze. I teraz za sprawą włóczki, która pojawiła się w ofercie sklepu, wielokolorowe wersje włóczki Life Style od Atelier Citron. I to jest kolor multi, tak zwane multi. Jest jeszcze kolor w turkusach i jest kolor w takich różo-lawendzie. Ten multikolorowy motek stał się inspiracją do tego, znaczy tak szukałam włóczki, ponieważ zawsze, by pokazać urodę włóczki albo urodę wzoru, w zależności na co zwracamy uwagę, co gra główną rolę, one muszą z sobą współgrać, wzór i włóczka. Czasami jest tak, jak patrzymy na jakąś dzianinę, że jest bardzo fantazyjna włóczka i wykonana jest fantazyjnym wzorem. No to nie wiadomo, co gra tę główną rolę i na co patrzeć. I w tym wypadku chodzi o to, by włóczka uwydatniła zalety wzoru albo żeby wzór nie przyćmił swoją fantazyjnością uroku włóczki. Czy mi się udało dobrać ten wzorek do tej włóczki? Oceńcie same, chętnie poczytam w komentarzach. Nie bez powodu ta próbeczka powstaje, ponieważ i wzór, i włóczka, i kolory tej włóczki spodobały mi się na tyle, że ja mam wizję kardigana takiego letniego, być może nawet nie zapinanego na guziki, tylko taki letnia narzutka z rękawem czy czwarte, tym wzorem i korzystając z tego pomysłu z Denitera, być może wykonać fragment ryżem, ponieważ na włóczkach takich wielokolorowych ryż wygląda zawsze świetnie. Gdy patrzymy na włóczkę i chciałybyśmy spróbować sobie coś nie wydziergać, to ryż to jest taki pewniak. Tam nie jest nudno, bo to zawsze jedno prawe, jedno lewe, dwa prawe, dwa lewe, w jakich konfiguracjach zrobimy to będzie, ale to nie jest jersey i zawsze ryż nawet na cały sweterek się nada. I właśnie tutaj, w tym połączeniu tego wzoru fantazyjnego i ryżu, to właśnie według mnie jest taki zgrabny duecik. I teraz chciałabym Wam pokazać, jak wykonuje się ten wzorek. Wzorek ma nazwę w książce Mini Pawie Oczka, ponieważ są też pawie oczka. Pawie oczka są na więcej oczek niż powtórzeń, na więcej oczek w tak zwanym schemacie pojedynczym. No to tak, co by nie przedłużać, to już Wam mówię. Ilość oczek musi być podzielna przez 12 plus 1 plus 2 oczka brzegowe. Czyli jak zgodnie z tym, już wiecie, że ja tutaj mam
24 plus 1, czyli 25, 27 oczek, czyli ma być podzielne przez 12 plus 1. Cały wzór jest na 8 rzędów, czyli takie to mijanie się tych pawich oczek odbywa się w ośmiu rzędach. No i teraz przystąpię, ja tutaj muszę sobie założę okularki, bo będę się posiłkować jeszcze schematem z książki, żeby Wam dokładnie mówić, co ja tutaj dziergam. No to lecimy z tematem, drogie dziewiarki. Oczko brzegowe. Zawsze jest szansa, żeby o tym przypomnieć. Jak zrobimy w ten sposób, będzie brzeg supełkowy. Jak zrobimy w ten sposób, będzie brzeg łańcuszkowy. Proszę, niech tu będzie sobie brzeg łańcuszkowy, oczko brzegowe. Następnie mamy dwa oczka lewe. Następnie mamy trzy oczka na prawo razem. Następnie mamy jedno oczko, po tych trzech oczkach mamy narzut, mamy jedno prawe, narzut, jedno prawe, narzut, jedno prawe. W sumie ma być cztery narzuty, mają być raz, dwa, trzy i cztery. I w tym miejscu wykonujemy również trzy oczka razem, tylko że troszkę inaczej, czyli jedno oczko ściągamy, dwa oczka razem na prawo i przeciągamy przez oczko zdjęte. Tak wygląda, czyli można powiedzieć, że tutaj te oczka kładziemy na prawo, a tutaj oczka kładziemy na lewo. I po tym mamy trzy oczka lewe, raz, dwa, trzy. Następnie mamy trzy oczka razem na prawo, czyli separuję sobie te trzy oczka i przeciągam trzy oczka razem na prawo i tutaj mamy znów narzuty. Narzut, prawe, narzut, prawe, narzut, prawe. Sprawdzam, czy mam cztery narzuty. Raz, dwa, trzy. No i teraz będzie czwarty narzut. Czwarty narzut i po tym mamy trzy oczka razem, ale w innej konfiguracji, czyli tutaj mamy jedno zdjęte, dwa razem i przeciągam przez oczka zdjęte. I teraz mamy dwa oczka lewe i jedno oczko brzegowe. Odwracam robótkę. Gdy w rzędach parzystych przerabiamy oczka tak, jak schodzą z drutów. Lecimy z tematem. Oczko brzegowe. Lecimy, tutaj mamy dwa prawe, czyli jak schodzą z drutów, czy prawe na prawo, lewe na lewo i narzuty na lewo. No i stosując tę zasadę, przesuwam się na tych moich 27 oczkach do przodu. Dwa, tutaj są trzy. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Nazwa mini pawie oczka bardzo mi się podoba, powiem Wam. Przedstawia właściwie to, co w ten wzór obrazuje. Takie pawie oczka. I teraz mamy dwa prawe. Dwa prawe, oczko brzegowe. Dociągam oczko brzegowe, zawsze dociągam. Odwracam robótkę. Jesteśmy w rzędzie trzecim. W rzędzie trzecim odbywa się tak. W rzędzie trzecim dziergamy oczka tak, jak schodzą z drutów, czyli lewe na lewo, prawe na prawo. No to lecimy. Dwa lewe, a teraz mamy prawe. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć prawych. Teraz będą trzy lewe. Raz, dwa i trzy. I tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dwa lewe. Dwa lewe i oczko brzegowe.
Wygląda tak, ten fragment próbki jest już wyprany. O tutaj, jak ten pomarańczowy się kończył, ja wyprałam, żeby zobaczyć, co się, jak włóczka się zachowuje z tym wzorem. Zachowuje się według mnie bardzo, jest świetnie, po prostu. W rzędzie czwartym przerabiamy tak, jak schodzą z drutów. Wzór jest prosty, jest jak widzicie plastyczny, jest ażurowy. Ale nie do końca, bo przecież mamy tutaj rzędy, kiedy nie przerabiamy ażuru, więc jest, powiedziałabym, delikatnie ażurowy. Na live'ie takie sformułowanie mi się bardzo spodobało. Lato złapane w ażur, więc bym powiedziała, że to jest takie delikatne łapanie lata w ażur. Kolorystyką tu bardziej łapiemy niż ażurem. To był rząd, kiedy przerabialiśmy tak, jak schodzą z drutów. I teraz będzie rząd siódmy. Przepraszam, nie. To jest rząd piąty. W piątym rzędzie, czyli to był pierwszy, drugi, trzeci. Tak, to jest piąty rząd. Teraz będzie piąty rząd. I w tym piątym rzędzie zmieniamy te miejsce pawichoczek. O tak, można to określić, że zmiana miejsca. Czyli w piątym rzędzie robimy tak. Oczko brzegowe, jedno oczko prawe, jeden narzut, jedno prawe, jeden narzut i tutaj z tych trzech oczek te trzy oczka wejdą nam w trzy oczka razem wykonywane w ten sposób. Jedno oczko ściągam, dwa oczka razem przerabiam na prawo i przeciągam przez oczko zdjęte. W ten sposób teraz mamy trzy lewe, raz, dwa i trzy, a w tym miejscu wykonuję trzy oczka razem na prawo. Zobaczcie, tak, bo w ten sposób to się odbywa. Następnie mamy jeden narzut, jedno prawe, jeden narzut, jedno prawe, jeden, ma być cztery, cztery narzuty mają być. Raz, dwa, trzy i cztery. To jest czwarty narzut i w tym miejscu wykonuję znowu oczka razem, czyli jedno ściągam, dwa oczka razem na prawo i przeciągam przez oczko zdjęte. Po tym mamy trzy oczka lewe, raz, dwa i trzy. Po tym mamy trzy oczka razem na prawo. I teraz mamy, teraz mamy narzut, jedno prawe, narzut, jedno prawe i oczko brzegowe. Czyli takie mieszanie odbywa się w rzędzie numer 1 i w rzędzie numer 5, bo rząd numer 6 to będą wszystkie oczka, jak schodzą z drutów. I jestem właśnie w rzędzie numer 6, narzuty na lewo, oczka lewe na lewo, prawe na prawo. Przerabiam na drutach unikornach, przepraszam, jejku, na nowelach, bo właśnie myślałam o unikornach, na nowelach. Próbka jest o fajnej konsystencji. Wiecie, co to ta konsystencja dzianiny? To jest to, żeby była akuratna. Tutaj było na lewo, tutaj mamy raz, dwa, trzy oczka prawe i tu mamy lewe. Lewe oczka do końca i oczko brzegowe. Dociągane, pamiętamy, dociągamy oczko brzegowe i dbamy o oczko brzegowe i po nim następujące. Wtedy jest ładny brzeg robótki. Dotychczasowa moja praca wygląda tak. Teraz będzie rząd numer 7, w którym już wiecie, że przerabiamy wszystko tak, jak schodzi z drutów. Więc lecimy z tematem. Prawe na prawo, lewe na lewo. Już po tym ósmym rzędzie, który powróci, będzie widać te dwa pięterka tych pawich oczek, które podczas naszego filmiku powstały. I to Wam da obraz wzorku. No można oczywiście z bawełny wykonywać ten wzorek. Wiecie, ja zawsze miałam chętkę
na taki letni kardiganik z wełenki merino. No i to taki był impuls, ta włóczka, te kolory, ta gazetka z wzorem, poszukiwanie wersji mini, żeby było na mniej oczek podzielne. Rząd ósmy, ostatni, jaki będę pokazywała, to jest rząd, którym przerabiamy tak, jak schodzą z drutu. Ażurowy, ale nie do końca. Troszkę zbierania oczek, co nam właśnie robi brak nudy w trakcie robótki. A to wiadomo, jest pożądane, żeby się coś działo. Tutaj się też kolory dzieją, przecież kolorami się dzieje. Myślałam o tym, jak, czy robić ten kardiganik w częściach do zszywania, czy zrobić go w wersji dookoła. Teraz to był rząd ósmy. O, wygląda tak. Tak wygląda, tutaj muszę się ładnie wpasować w rameczkę. To jest ten fragment do pomarańczowego było wyprane, a tutaj ten kolor żółty powstał podczas filmu. I to jest przykład, też widzicie, jak się kolory układają we włóczce. Według mnie włóczka plus ten wzorek, no takie małżeństwo prawie doskonałe, myślę. I będę chyba na płasko to dziergać, ponieważ ten układ, żeby te w dzierganiu na okrągłe, widzicie tutaj w takiej małej próbeczce układa się to w dość wąskie paseczki, a w takim już na okrągło to nie wiem, czy w ogóle by się zachowało paseczkowość, tylko raczej by pewnie był melanżyk, by się z tego zrobił, co oczywiście też może być zaletą, to zależy od wizji, jaką posiadamy. Tematem naszego dzisiejszego filmu był wzór minich pawich oczek, to jest nazwa zaczerpnięta z księgi wzorów. Pamiętajcie, podzielne przez 12 plus 1 plus dwa oczka brzegowe, jeżeli czegoś nie wykonujemy na okrągło, tylko na płasko, więc dwa oczka brzegowe. I 8 rzędów do góry, wtedy nam się zmienia ten miejsce pawich oczek. Co było, co mam nadzieję, dało się zauważyć podczas dziergania tej próbeczki z tej pięknej, kolorowej, letniej włóczki. Dajcie znać w komentarzu, czy się Wam podoba wzorek, czy podoba Wam się mariaż włóczki i wzoru, bo to jest zawsze bardzo ważne w ocenie wzoru albo włóczki, żeby to z sobą pasowało. Za dzisiejszą Waszą uwagę dziękuję bardzo i do następnego razu. Pa, pa. Jeżeli tylko spodobał Wam się wzorek, spodobała Wam się włóczka, jak oczka płynęły po drutach, to mamy dla Was pewną niespodziankę. Tę włóczkę, czyli włóczka Life Style od Atelier Citron 100% wełna merino. Surowiec ma 19 mikronów i pochodzi z Ameryki. Do końca maja można kupić z rabatem 15%. To jest bardzo atrakcyjna oferta dla osób, które nie znają włóczki, albo dla tych, które znają, ale na przykład chciałyby spróbować nowych kolorów, a kolorystyka tej włóczki jest bardzo bogata w intensywne kolory, co w innych włóczkach niekoniecznie występuje, a Life Style jest bardzo bogatą paletą różnych kolorów dla różnych potrzeb. Zapraszam Was serdecznie do sklepu e-dziewiarka po inspirację i po włóczkę. Pa, pa!